3 sierpnia, Wioletta Juchaniuk, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Ponad 100 młodych piłkarzy trenuje na OWS-ie. Wszystkich ze 120 projektów, które brały udział w głosowaniu, no to myśmy zajęli pierwsze miejsce. No cieszymy się bardzo z tego, że tyle osób nam pomagało, żebyśmy mogli to zrealizować. Zabytki ziemi bolesławieckiej okiem obiektywu. Uczestnik dostanie kopertę. W kopercie będą dwie reprodukcje pocztówek bądź zdjęć. Jedna z powiatu bolesławieckiego, druga z miasta Bolesławiec. Na boiskach ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej już ponad 100 młodych piłkarzy szkoli się pod nadzorem najlepszych trenerów z całej Polski. To efekt wygrania przez Centrum Odkrywania Młodych Talentów konkursu na dofinansowanie działań sportowych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego. Po raz pierwszy samorząd województwa dolnośląskiego przeprowadził konkurs Aktywny Dolny Śląsk na granty na działania w dziedzinie sportu w ramach budżetu obywatelskiego dla województwa. Mówiliśmy już o tym, że najwyżej oceniony został projekt złożony przez Bolesławieckie Centrum Odkrywania Młodych Talentów. Był bardzo dobry wniosek. Chcemy w tym roku 600 tysięcy, natomiast w przyszłym roku chcemy te środki zwiększyć i to nie tylko na sport, ale również poszerzyć o kulturę. Chcemy, żeby również Dolnoślązacy wskazywali te zadania, które są dla nich ważne i które powinny być realizowane. W ten sposób też odkrywa się wiele inicjatyw, które gdzieś są w naszych małych gminach, powiatach. Do konkursu bolesławianie zgłosili projekt piłkarskich półkolonii dla najmłodszych futbolistów. Zyskał on najpierw akceptację organizatorów całego programu, a potem wygrał w głosowaniu internautów, którzy wybierali najciekawsze ich zdaniem pomysły. Dzisiaj możemy go rozpocząć, jego realizację, ponieważ dzisiaj mamy pierwszy dzień, a ostatni dzień tego projektu to będzie 31 grudnia, czyli ten projekt potrwa przez pół roku. I w ciągu tego najbliższego tygodnia będziemy się z dzieciakami tutaj bawili na terenie ośrodka wodno-sportowego w Bolesławcu. Przyjechało do nas 15-16 trenerów z całego naszego kraju. Kilku też jest trenerów tutaj z Bolesławca, także łącznie około 20 trenerów na 80 dzieci. To jest średnio jeden trener na czwórkę, piątkę dzieciaków. Ale liczba uczestników tych zajęć już się powiększyła o kolejne kilkadziesiąt osób. To świadczy tylko o popularności takich zajęć dla dzieci, mimo iż to czas wakacji. Na boisku spotkaliśmy znanego w Bolesławcu trenera i popularyzatora piłki nożnej wśród najmłodszych, Mirosława Szapiela. Dawno nie rozmawialiśmy, a jak ostatnio rozmawialiśmy, to byliśmy na boisku jeszcze przy Spółdzielczej, gdzie pan był trenerem BKS-u. Proszę powiedzieć, co się od tamtego czasu wydarzyło w pana życiu? No, zmieniło się tyle, że miałem zakończyć karierę trenerską, ale kolega Bartek Kubica, który to propos jest moim wychowankiem w BKS-ie Bolesławiec, zaproponował mi współpracę i po prostu pracuję społecznie wobec opinii niektórych, że odszedłem z klubu dla pieniędzy. Nie odszedłem dla pieniędzy, tylko po prostu pomagam swojemu wychowankowi i nie tylko Bartkowi, bo innym chłopcom, których wychowałem, i służę pomocą. I naprawdę Bartek Kubica coś wnosi nowego, jest taki zapał młodych ludzi, którzy wnoszą dużo w rozwój bolesławieckiej piłki. Mirosław Szapiel jest autorem wielu sukcesów bolesławieckich drużyn Orlików i na takich działaczy sportowych stawia bolesławiecki kąt. Tej grupie bliskie są bowiem idee sportowe zaczerpnięte z lizbońskiej Akademii Piłkarskiej Benfiki, gdzie wychowanie, szkolenie i trenowanie piłkarzy od najmłodszego wieku jest najważniejsze. Kiedyś mówiło się, że najważniejsi są zawodnicy w klubie, w akademiach, natomiast dzisiaj idzie się troszkę dalej i tam o tym mówią najlepsi trenerzy z najlepszych akademii, że najważniejszy jest trener. Jeżeli nawet w akademii jest kilkunastu, kilkudziesięciu trenerów i trener jest przekonany o tym, że ten trener jest solidny, jest sumienny, to go nikt nie musi kontrolować, nikt go nie musi sprawdzać. Natomiast mając dobrych fachowców na każdym etapie szkolenia, bo wiadomo, że tak jak tutaj są trenerzy, którzy specjalizują się z grupami troszkę starszymi, oni do tych grup są przydzieleni, są trenerzy, którzy lepiej czują się w grupach młodszych. Jeżeli mamy takich trenerów, to po prostu jest ta jakość. No my tutaj jeszcze mamy w Polsce troszkę z tym problemu, natomiast trener jest najważniejszy. Oczywiście chodzi o dobrych trenerów, a nie byle jakich.
W samym Bolesławcu można zauważyć różne szkoły trenerskie. Szkoleniowcy preferują bardziej statyczne albo dynamiczne formy treningowe. Dla trenerów grup seniorskich liczy się przede wszystkim sukces, ale dla piłkarskich adeptów ważne są też nieco inne sprawy. Wie o tym Marcin Gawron, który prowadził ekstraklasową Koronę Kielce, a teraz zajmuje się w tym klubie najmłodszymi. Wielu trenerów nie zwraca uwagi na te takie szczegóły i tutaj u tych dzieci trzeba na każdym treningu trener powinien na bieżąco korygować błędy. Dzieci popełniają błędy, ale trener jest od tego, żeby na bieżąco wyłapywał i pomagał, podpowiadał, co jest dobre, co jest złe. No i tutaj na tym się też trzeba skupić, bo trener powinien pomagać akurat my trafiliśmy na najstarszą grupę, ja prowadzę zajęcia z najstarszą grupą i widać, że chłopcy, którzy byli zaniedbani od najmłodszych lat, no to w tym wieku już jest ciężko gdzieś skorygować pewne nawyki złe. Wśród trenerów jest na OWS-ie znany już w Bolesławcu z epizodu trenerskiego z BKS-em Leszek Dulat, który jest prezesem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej. Głównymi zadaniami takimi statutowymi, które stoją przed tym naszym stowarzyszeniem, to jest jak gdyby jeszcze dodatkowe przeprowadzanie warsztatów szkoleniowych i żeby trenerzy jeszcze swoją wiedzę mogli pogłębiać. Nasze główne takie punkty, które realizujemy w statucie, to jest właśnie te doszkalanie. Te doszkalanie w dwóch formach jest. Prowadzimy takie warsztaty jednodniowe. W ciągu roku takich warsztatów robimy 8-9 w różnych miejscach. Poza tym jest to organizowanie i udział w takich praktycznych warsztatach jak te w Bolesławcu. Młodzi piłkarze szkolą więc sumiennie swoje umiejętności, a trenerzy z całego kraju pilnie też ich obserwują. Mam 4 miejsca w samochodzie, także nie wiem, czy sam wrócę do Kielc. Mam nadzieję, że może kogoś tutaj podpatrzymy i będzie transfer. Także zobaczymy. Oczywiście żartuję. No, życzę tego panu i nam. Od bardzo dobrej informacji, szczególnie dla kibiców siatkówki, rozpoczynamy wydarzenia w skrócie. Siatkarze seniorskiej drużyny BTS Elektros Bolesławiec w sezonie 2016-2017 będą uczestniczyć w rozgrywkach drugiej ligi. Po udanym sezonie ligowym, w którym zawodnicy Marcina Sobczyszyna zdobyli wicemistrzostwo Dolnego Śląska, przyszedł czas na nowe wyzwania. Wygrana w turnieju w Mikołowie oraz zajęcie drugiego miejsca w turnieju finałowym w Kozienicach umożliwiły aplikowanie o grę w drugiej lidze. Pod koniec lipca zarząd Polskiego Związku Piłki Siatkowej zatwierdził ostateczny skład grup w drugiej lidze mężczyzn. Policja poszukuje zaginionego bolesławianina, 58-letniego Mariana Pankowa. Mężczyzna 29 lipca wyszedł z domu i dotąd nie wrócił ani nie skontaktował się z rodziną. Zaginiony choruje na schizofrenię. Ma 177 cm wzrostu i waży około 80 kg. Oczy zielone, a włosy krótkie, szpakowate. Ubrany był w niebieskie spodnie jeansowe, beżowe sandały, koszulę i ciemny sweter. Może mieć przy sobie podróżną torbę. Osoby, które mają jakieś informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z policją. Związek Miast Polskich przeprowadził ankietę wśród swoich członków w sprawie likwidacji gimnazjów. Wzięło w niej udział 159 samorządów z niemal 2,5 tysiąca w całej Polsce. Wśród ankietowanych 74% opowiedziało się przeciw temu projektowi. 16% było za likwidacją, a 10% nie miało zdania na ten temat. Od czwartku rozpoczyna się w Kruszynie festiwal Blues nad Bobrem. Właśnie we czwartek w klubie festiwalowym w Kruszynie rozpocznie się o 21:00 Jam Sessions. Cały program festiwalu dostępny jest na plakatach i na jego witrynie internetowej. Msza święta w oprawie bluesowej odprawiona będzie 11 sierpnia o 19:00 w kościele na Osiedlu Kwiatowym. 6 sierpnia odbędzie się spotkanie z Andrzejem Matysikiem, a 10 z Janem Chojnackim z Radiowej Trójki. Od 24 sierpnia do 1 września w Bangkoku w Tajlandii odbywać się będą Mistrzostwa Świata Muay Thai dzieci i kadetów. Polskę na mistrzostwach reprezentować będzie powołana do reprezentacji Polski Muay Thai bolesławianka Oliwia Ziembikiewicz. Wyjazd zawodniczki dofinansował bolesławiecki powiat.
Zabytki ziemi bolesławieckiej okiem obiektywu pod takim hasłem Muzeum Ceramiki w Bolesławcu oraz Stowarzyszenie Fotograficzne Kamera zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym. Konkurs organizowany jest w ramach akcji Europejskie Dni Dziedzictwa, w którą Bolesławieckie Muzeum włączyło się jak co roku. Konkurs zatytułowany Zabytki ziemi bolesławieckiej okiem obiektywu skierowany jest do mieszkańców miasta i bolesławieckiego powiatu, czyli tych, którzy bolesławiecką ziemię powinni znać najlepiej. Wiedza o charakterystycznych miejscach i zabytkach zdecydowanie się przyda w konkursie organizowanym w ramach akcji Europejskie Dni Dziedzictwa. Jest to ogólnopolska impreza, w ramach której różnego rodzaju instytucje kultury przygotowują różnego rodzaju akcje kulturalne, bezpłatne oczywiście, które są skierowane do dzieci, młodzieży, osób dorosłych, które mają na celu propagowanie szeroko pojętej kultury. Konkurs propagujący kulturę bolesławieckiego powiatu rusza już w najbliższy piątek i sobotę. Ci, którzy chcą w nim wziąć udział, powinni się w ciągu tych dwóch dni stawić w Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa, gdzie odbywać się będzie losowanie pakietów z reprodukcjami fotografii i pocztówek przed- i powojennych. Uczestnik dostanie kopertę. W kopercie będą dwie reprodukcje pocztówek bądź zdjęć. Jedna z powiatu bolesławieckiego, druga z miasta Bolesławiec. Uczestnik wybiera albo dwa obiekty, które sfotografuje, albo jeden obiekt, który sfotografuje. Jak mu się uda dwa, tym lepiej dla niego, wiadomo. Natomiast wymagany minimum jest jeden obiekt sfotografowany. Najlepiej znaleźć jest to miejsce ujęcia zdjęcia pierwotne, tak? Czyli to, jak pocztówka została wykonana, czy zdjęcie, znaleźć to miejsce, z którego było to wykonane i ponownie to zdjęcie wykonać. Jury konkursu złożone z profesjonalnych fotografików będzie oceniać prawidłowe zlokalizowanie obiektów oraz wartość artystyczną zdjęć. Zdjęcia będą oceniane w kategorii profesjonalistów i amatorów. Na odnalezienie miejsc, zrobienie fotografii i dostarczenie ich do muzeum uczestnicy będą mieć czas do 5 września. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 września. Po wydarzeniach jak co środę zapraszam na kolejną dawkę wspomnień przygotowaną przez Bogdana Mazurkiewicza. Zachęcam do obejrzenia, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.